Katarzyno i Sebastianie. Kana Galilejska, o której przed chwilą słyszeliśmy, jest nie tylko symbolem wesela, radości, ale w jakimś znaczeniu jest także symbolem małżeństwa, tego sakramentu, który dziś staje się waszym udziałem. W niektórych rejonach Polski jest taki zwyczaj, że młodzi przychodząc przed ołtarz Chrystusa, by zawrzeć sakrament małżeństwa, przynoszą ze sobą symbolicznie 6 dzbanów napełnionych winem, które w czasie Eucharystii błogosławi się, a potem zabiera się ze sobą na dalszą część radosnej uroczystości, by tam, nie sądzę, żeby brakowało, ale by tam się tym winem podzielić, aby tej radości i wesela nigdy nie zabrakło. Myślę, że to piękny zwyczaj i ma w sobie głęboką wymowę. Dziś także i my w jakiś sposób w tej Kanie Galilejskiej uczestniczymy, a wy w sposób szczególny. Pierwsza moja prośba to taka, abyście zaprosili na to wesele Chrystusa. Myślę, że ten pierwszy krok uczyniliście, przychodząc tutaj dzisiaj. Bo jeśli popatrzymy na tę historię Kany Galilejskiej, historię małżeństwa, historię codziennego życia, a zapewne, bo nie da się inaczej, obserwujecie swoje rodziny, rodziny waszych bliskich, przyjaciół, tych, którzy są obok, wiecie, że bywa różnie. Wiecie, że życie to radosne, piękne i cudowne chwile, ale to także i zmagania, trudności, niepowodzenia, kłopoty, kryzysy, jak to się zwykło mówić w małżeństwie. Nie sposób, żeby one nie przyszły. I to zaproszenie Chrystusa w waszą kanę jest gwarancją, najlepszą chyba z możliwych. Gwarancją, która daje pewność, że nawet to, co trudne, będzie możliwe do zwyciężenia. Ale to nie tylko wy zapraszacie dzisiaj Chrystusa do swojej Kany Galilejskiej. Radość jest tym większa, że także On zaprasza was do swojej Kany. Zaprasza was do tego, by z radością, z weselem, ale także i z odpowiedzialnością przeżywać tę rzeczywistość miłości, tego najpiękniejszego uczucia, którym was obdarzył. I zaprasza do tego, by każdego dnia napełniać tę stągwię tym, co najlepsze. Zapewne usłyszycie dzisiaj wiele ciepłych, z serca płynących życzeń. Pozwólcie, że niejako rozpocznę je już teraz. Napełnijcie tę stągwię życzliwością. Nie tylko do siebie nawzajem, ale także i do tych, których będziecie mieli obok. Dobrym słowem, umiejętnością słuchania i mówienia. Nie krzyków, nie kłótni, choć pewnie tego się też nie uniknie. Napełnijcie tę stągwię miłością. Nie tą z gazet, nawet z najpiękniejszych wierszy, ale taką miłością, o której słyszeliście w pierwszym czytaniu, w tym przepięknym liście. Kiedy się słucha tego Bożego Słowa o miłości, czasem aż smutno się na sercu robi, że to, co nieraz wokół nazywane miłością,
tak daleko jest od ideału. A ten ideał wcale nie jest niemożliwy. Potrzeba oczywiście troski i starania. Dlatego niech każdy wasz dzień, nieważne czy on będzie już jutro, czy za 50 lat, będzie ciągle pełen miłości. Takiej samej, a może jeszcze bardziej gorętszej niż ta dzisiejsza. Napełniajcie tę stągwię przebaczeniem. To jedno z najtrudniejszych rzeczy chyba w małżeństwie. I nie tylko, także i w życiu. Powiedzieć słowo przepraszam, wybaczam i przyjąć przeprosiny od drugiej osoby. Nieraz łapiemy się na tym w życiu, że to przebaczenie przychodzi bardzo trudno. I doświadczamy też, ile złego brak tego przebaczenia przynosi. Napełniajcie tę stągwię wreszcie jeszcze jedną rzeczywistością. Napełniajcie tę stągwię na kolanach przed Bogiem. Modlitwą, obecnością przed Chrystusem i obecnością Chrystusa w waszym życiu. Abyście nigdy nie zapomnieli drogi do Chrystusa, obecnego tu, w tej świątyni i w każdej innej, ale także obecnego w drugim człowieku. Wtedy ta Kana Galilejska będzie rzeczywiście pełna wesela, pełna radości. Będzie pełna życzliwości i dobra. Nawet jeśli trzeba się będzie zmagać z kłopotami. Jeśli przyjdą trudności. Jeśli przyjdą te tak zwane ciche dni w małżeństwie. Jeśli dobrze wypełnicie te stągwie tym, co dobre i piękne, to wesele powróci. Radość znów zapanuje pod dachem waszego domu i rodziny. To, czy tak się stanie, Bóg składa dzisiaj w wasze ręce. Tak jak i przysięga, którą za chwilę sobie złożycie. Nie przed Bogiem i nie Bogu, ale przed sobą i sobie. To jest słowo, które dajecie. Dziś i każdego dnia. Słowo, które będziecie pokazywać codziennie, ile dla was znaczy. Życzę wam tego, by ono ważyło dużo, bo tylko wtedy człowiek o nim nie zapomni. I by wam nigdy nie zabrakło tego wina radości i wesela, o które dziś tak nieraz trudno. Niech Kana Galilejska spełnia się codziennie w waszym życiu. Małżeńskim, rodzinnym, ale także i w każdych relacjach z drugim człowiekiem, którego Bóg postawi na waszej drodze.